jakoś damy radę to uciągnąć po raz kolejny. Nie ma wyjścia. Dwie lampy i zupełnie coś innego nam się wyłania. No, tutaj poznajesz, wszystko wejdź. Tu jest gabinet wieczorka. To jest chyba lecie posłuchać sobie na to. Ale czekaj, na to mam radę. Widzisz w telewizorze? No bo widzisz, no tutaj musi być tak jak tutaj w każdym pomieszczeniu nie ma w ogóle sufitu. No bo trzeba właśnie, tu musi być miejsce na to, żeby ustawić kamery i lampy i blendy, czyli te takie właśnie, o widzisz, taka kalka jakby w takiej ramce. I jeszcze jak to jest czarne, to się nazywa murzyna. Choć takim slangu oczywiście. Strachowie mi daje, żebym drugą tą. Coż to jest za... Pan Tomasz się przebrał. Panu Tomaszowi się nie chce iść do garderoby już takiego malenia. Który jest... Zaraz przyjedzie moja córka, to zobaczysz, co ci będzie działo. Czasami jest tak, że trudno jest jakoś schować te kable, a kamera do tego musi być podłączona, no więc wtedy on jest rzucony, żeby nam tutaj przysłonić coś, co nie powinno być widać, czego nie powinno być widać. I tutaj też widzisz, jest czasami coś takiego, organy, że wyjmujemy tę szybę i tam, tak, i tam stają kamery i one nas widzą, a my udajemy, że widzimy siebie w lustrze. To jest trudne. Nie lubią tego aktorzy, bo musisz udawać, że widzisz siebie, inaczej się mówi do siebie w lustrze, a inaczej, kiedy tutaj nic nie ma, tylko jeszcze na dodatek kamery i oczywiście ci, którzy te kamery obsługują. Więc masz nagle taką widownię w tej dziurze. No, a tutaj też jest chyba ciemno. No i? Czy tutaj ktoś śpi? Mateusz, czyli Kacper. Ona tak się tych imion uczyła w samochodzie, siedziała. Mój Weronika. To pokoje, które miały być na dół, tak? Tak, tak. Tak to wygląda i tędy przez szafę jakby można przejść do drugiego pokoju. To też udaje, że to jest szafa. Nie ma szafy, tylko jest takie przejście, żeby też kamery mogły tutaj sobie stały. A to Tomka. Też się wydaje większy, nie? Niż ten większy. No ale mówię, tu musi się cały ten sprzęt zmieścić i jeszcze no jednak parę osób. A gdzie tego? Kubę? No chodź. A jeszcze Kubę. Kuby jest w piwnicy. Jak w prawdziwej piwnicy. Tak. Tak bosko budzi cię, by zobaczyć w ich oczach jak sny. Naprawdę spełniają się dziś. Pokochasz jak nic, zna Wisły rodzinka jak ty. Nie każdy spróbuje tak żyć. Pokochasz tak ich boski świat. Nie śpię już okrągły rok.
Dyplom spełnionego marzenia dla Weroniki Jakubowskiej. Uroczyście oświadczamy, że 1 czerwca 2013 roku Fundacja Mam Marzenie z oddziału Olsztyn dostąpiła zaszczytu spełnienia marzenia Weroniki, które było pobyt na planie serialu Rodzinka.pl. Droga Weroniko, nigdy nie przestawaj marzyć. Dziękuję bardzo.